Rok 2015 to są dane GUS-u, które mówią, że cały polski przemysł stoczniowy to było 10,7 miliarda złotych. GUS podaje swoje dane niestety z opóźnieniem prawie rocznym, bo dane za 2016 będą gdzieś w grudniu albo w styczniu 2018 dopiero. W związku z czym ja stosuję własną metodę szacowania, która, no nie będę wyjaśniać jak to robię, ale mój błąd jest w granicach 3-5% i w mojej ocenie za rok 2016 mieliśmy bardzo podobnie, czyli około 10,6 miliarda. Ale to jest mój szacunek, to nie są dane GUS-owskie. Więc jest podobna sytuacja jak była w roku 2015. Warto to odnieść do szerszej skali, czyli do Europy. Czyli te około 11 miliardów złotych to jest niecałe 2,5 miliarda euro. Kiedy cały polski, cały europejski przemysł stoczniowy to jest około 90, no w zależności od roku, 91, 93, 90 miliardów euro, w związku z czym stanowimy mniej więcej 3% tego, co robi cała Europa i trzymamy się na tym poziomie. Przy czym podział jest następujący. W Polsce około mniej więcej 1,7 miliarda to są remonty za 2016, 2 miliardy to są nowe budowy, a reszta to są dostawcy. Rośnie udział dostawców w rynku sprzedaży polskiego przemysłu stoczniowego, maleje udział stoczniowy. Ze względu też na sytuację, jaka jest w tej chwili na świecie, bo głównie offshory, bo tutaj niestety no myśmy mieli sporo zamówień w offshore'ach, a cena ropy naftowej, która spadła poniżej nawet 30 dolarów za baryłkę, wyeliminowała ten rynek zamówień. Natomiast część polskich dostawców bardzo szybko się przestawiła na nowy rynek, który jest w Europie i który jest bardzo silny. To jest rynek wycieczkowców i mamy tutaj też sporo zamówień. Jeżeli można jeszcze, jeżeli jestem przy głosie, to chciałem odnieść się również do informacji z punktu pierwszego na temat restrukturyzacji przemysłu stoczniowego, bo to, co tutaj słyszałem, to były informacje na temat przede wszystkim przemysłu związanego z grupą Pegas i z Marsem. Natomiast zabrakło mi informacji na temat no, tej części pozostałej. Tak, dla Państwa informacji, grupa związana z, no, z Pegasem, z Marsem, to jest około 8,5-9% sprzedaży polskiego przemysłu stoczniowego. Forum okrętowe to jest prawie 44% przemysłu okrętowego. Reszta są firmy niezrzeszone, to są pozostałe. I teraz w tych elementach tu są takie, sobie zanotowałem trzy sprawy, bo w materiałach przygotowanych jest powiedziane na temat masterplanu stoczniowego. Jednym z tych elementów masterplanu stoczniowego jest ustawa stoczniowa. Tak jak pan minister powiedział, jako forum okrętowe chcemy reprezentować nie tylko naszych członków, ale całe środowisko stoczniowe i zebraliśmy informacje na temat ustawy stoczniowej. Mamy pewne obserwacje. Oczywiście przedstawiliśmy je w trakcie Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni 2 tygodnie temu i ze strony ministerstwa padło zapewnienie, że czekają na chcieliby nas zaprosić do tych rozmów bezpośrednich i bardzo dobrze. No, wiadomo, że w normalnym cyklu jest tak, że trzeba zaplanować, wykonać, sprawdzić i poprawić. Nigdy nie ma tak, że od razu się zrobi wszystko doskonale. Musi być ten element koła Deminga, prawda? Czyli sprawdzenia i poprawienia i traktujemy, że w tej chwili ministerstwo będzie chciało rozmawiać na ten temat. Jesteśmy otwarci. Drugim elementem jest projekt Batory i też z materiałów, które tutaj są przedstawione, zauważyłem, że odnosi się on głównie do firm związanych właśnie z Marsem. Chciałbym zapytać, zadać takie pytanie, na ile ten projekt ma szansę włączenia też pozostałego 90% polskiego przemysłu stoczniowego. Myślę, że tutaj warto rozmawiać i zapraszam pana prezesa Konefała na spotkanie forum okrętowego, w którym moglibyśmy sobie te informacje już tutaj nie zawracając wszystkim sprawy. Trzecia rzecz to jest sprawa też, która dotyczy z kolei wszystkich, ale to jest pomysł akurat forum okrętowego, czyli strategia InnoShip. Nie chcę odbierać tu, broń Boże, tylko prosiłbym do konkluzji, tak? To jest uzupełnienie do tematu, bo o tym nie mówiono. Mówiono tylko o części związanej ze Skarbem Państwa. Myślę, że to, jeżeli Państwo posłowie chcą posłuchać, to warto to powiedzieć. Trzecim elementem jest program, który jest związany właśnie InnoShip, czyli studium dla wsparcia sektorowego związanego z innowacją. Jesteśmy gospodarzem tego programu i zapraszam wszystkich, cały polski przemysł stoczniowy, również związany z naszymi kolegami z Marsa, włączmy się do tego, bo tu jest możliwość rozmowy.
Czwarty element, o którym nie wspomniano wcale, to jest szkolnictwo techniczne, szkolnictwo zawodowe. Myślę, że też jest kwestia wyjaśnienia na przykład szkoły Konradinów w Gdańsku, bo mam niepokojące informacje, że ktoś chce albo likwidować to miejsce, albo chce na jakieś inne miejsce przeznaczyć budynek. Może warto tą sprawę wyjaśnić, bo to są dosyć przykre informacje. Jeżeli zaginie ta szkoła z 220-letnią tradycją, byłby to kłopot dla naszego sektora. I ostatni element, już się kończę na tym. W ramach tutaj właśnie materiałów jest też konsolidacja operacyjna i też właśnie, znaczy zauważyłem, że ona jest zwrócona głównie na firmy związane z grupą MAC. Chciałbym zaprosić, żeby ta konsolidacja też dotyczyła no, szerszego, też pozostałego 90% polskiego przemysłu.